Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat. Znowu jest o boreliozie, ale teraz jest update. Ketogenne jedzenie od mojej strony. Co ja widziałam, symptomy, które miałam na regularny basis, są znikła. I nie ma. Jak to jest możliwe? To jest na rozum, na co spirochety, borelie robi w nasze ciała. Oni są najlepsze bakterie na robić takie transformacje. I kiedy my szukamy tylko ten spirochet, który ma taką budowę jak spiral, oni wiedzą, jak to oni muszą, wie sich tarnen sollen, jak są muszą ukrywać. Tak, i oni też idą na wystawę, na mięsie, na wszystkie strony oni idą. I to nie jest żart. To jest ogromny ból i tutaj znowu ja apeluję na każdy od Was, który ma problemy z boreliozą. Lyme disease jest inne słowo. Kiedy to jest mój ciała? Ketogenne jedzenie. To jest tak bardzo właśnie. Plus dodatkowe, musimy rozumieć, musimy mieć ten rozum, borelian, spirochety, oni potrzebują cukier na żyć, bo oni mają taką możliwość na żyć na ten materiał. Kiedy ja chcę mieć więcej problemów stawów, kiedy ja nie chcę robić nic na ten problem, to ja nie zmieniam moje jedzenia. Tak prosto to jest. Czy to jest twarde? Kiedy ja chcę mieć moje zdrowie na optymalny punkt, to znaczy ja robię wszystko, co jest dobrze na mój ciało. Na moje myślenie, na moje emocje również. Bo ludzie, kiedy oni mają ból i ja wiem, co to jest, oni też mają możliwość, oni przyjdą na depresję. I to jest inna depresja niż jest depresja zimowa, na przykład, albo kiedy jest depresja, kiedy są ludzie, które kochamy, oni umarł. To jest inna depresja, ale depresja jest depresja, ale są bardzo duże rodzaje, bardzo duża gradacja. To znaczy również na boreliozie jest możliwość, ludzie mają depresję, bo oni mają cały czas ból i oni nie wiedzą, jak to zlikwidować ten ból. I tutaj to jest również apel. Zostaw węglowodan, ciastko, staciecko, wszystkie słodzice. To nie jest żart od mojej strony. Wy dajecie wasze ciała bardzo dużą pomoc. Kiedy wy zmieniacie na ten jedzenie, kiedy wy nie macie objawu o boreliozie, kiedy wasze ciało funkcjonuje dobrze na wegański, witariański, surowy, fruteranizm, kiedy w ogóle wy nie macie objawu, to nie jest taki, nie musisz tego robić. Ale kiedy wy macie objawy i wasze ciało pokazuje, wasze ciało każdy dzień mówi do was,
ja mam ból, ale ty czujesz ten ból na twój głowie, albo na wstaw, albo na plec, albo tutaj na bark. To nie jest fajnie. Kiedy wy macie takie symptomy, zobacz, co jest na wasze teraz. Zobacz, co idzie tutaj środkowe. Jest bardzo, bardzo ważne. Na czasem testowałam też parę innych rzeczy z węglowodanów. I co było bardzo jasne, wszystkie symptomy przyjdą bardzo szybko z powrotem. I ja nie chcę robić tortur na moje ciało, na mój mózg, na ten ból. To znaczy dla mnie wszystkie węglowodany jest dla mnie zabronione. To znaczy dokładnie wszystkie węglowodany. Czy to jest trudno żyć? Dla mnie nie, bo ja tylko chcę mieć najlepsze na moje ciało. I kiedy przyjdzie ludzi na przykład, które mają prezent dla nas, i to było bardzo trudno dla mnie na rozum, bo tutaj w Polsce jest normalnie, akceptujesz prezent, kiedy ludzie dają. W Holandii, kiedy ja byłam na urodzin od kogo albo na święta i ja chciał dom prezentom, najpierw, parę tygodni przed ten czas, ja pytałam, co oni potrzebują, co oni chcą mieć na urodzin albo na takie dni, gdzie jest święta. I od ten moment ja wiem, co ja chcę, albo co jest najlepsze nakupić. I tutaj to jest inna tradycja, inna kultura, która była dla mnie bardzo dziwne. Ale ja też chcę będę szczera, bo kiedy są ludzie, którzy kupują na przykład ciastka i daje to do mnie, co ja muszę robić? Muszę jem to, bo oni przyjdą do nas, ja muszę jem to? Przepraszam. Nie. Mój ciało jest od ten moment bardzo ważne dla mnie. I to jest możliwość, ja robię ból na ten ludzi. To mogę będę krótki ból, albo to mogę będę tak duży ból i oni nie przyjdą do nas jeszcze więcej. Trudno. Ale ja myślę, jest trudniejsze na mój ciało. Bo ja wiem, leżałam parę razy tam w łóżku. I on musiał dać mnie pomoc, musiał pilnąć konia, musiał pilnąć psa, kotów, plus dodatkowo niego praca, co on tutaj ma, bo to też jest praca. I ja nie chcę ten czas z powrotem. Jeszcze raz, kiedy wy macie objawy, symptomy na boreliozę, zobaczcie to, co idzie, co jest na wasze teraz. Również tutaj są sery i mleko. Mleko, które mogą robić gorsze na wasze ciało, na wasze objawy, które wy macie. Potem też jest cukier, laktoza, galaktoza w środku. Na ketogenne jedzenia są też orzechy. Ale są też ludzie, którzy reagują tak ekstrem na typikalne orzechy. Na przykład ja.
Ja lubię migdały. Też ketogene, przepisy z migdały, olej kokosowy i tak dalej. Wszystko smarowane i taki kółki robione. Oni są smaczne. Wiem, ale oni nie są dobre na mój ciała. Bo środkowe migdały również są węglowodane. Jest taki mały ilość, ale mój ciało reaguje bardzo szybko na to. Czytajcie składniki, co i jak dokładnie jest pisane. Kiedy wy lubicie na przykład sos pomidorowy, czytajcie doskonale, co jest pisane na te składniki, bo na czasem jest tam pisane, zawierają cukor, maltodekstrozę, glukozę. Wiemy, są plus minus minimalnie 50 inne nazwy, inne imię na cukor. Ale to są takie podkryte, to są takie ukryte imię czy nazwa. Bo na czasem jest pisane na takie opakowanie i teraz mnie interesuje, jakie opakowanie jest. To jest, kiedy jest pisane na przodu duże literki bez cukru, nie zawiera cukru. Nie, te białe cukry nie. Turn around the package i czytaj z tyłu strony. Składniki. Jest pisane maltoza, dextrozy i wiem, co więcej. Ale co to w ogóle musiał robić to na ten pasta pomidorowy albo na mięso? Po co to mi też jest cukru czy mąka? Czy takie inne rzeczy, które w ogóle nie mają nic dobrego na nasze ciała. Ja wiem, oni robią specjalnie reklamy, to jest dobry produkt, to jest dobry produkt. Każda para miesięcy przyjdzie znowu 50 nowe produkty w sklepie. Czy to są zdrowe produkty? Dla mojego ciała absolutnie nie. I też możemy myśleć, po co oni cały czas robią takie produkty? Bo oni chcą mieć dobre. Nie dla nas. Na oni sam. Specjalnie na ten portfel. Oni nie robią pieniądze na zdrowe jedzenie. Oni nie robią pieniądze, kiedy my zbierajmy nasze zdrowie z powrotem. Prewencja. Jakie ludzie mówią o prewencji tutaj w Polsce? Prawie nikogo. Ja daję przykłady, co zostało na mój ciała. Co ja robię, kiedy ja mam problemy z boreliozą. I on mi też dał pomoc, albo kiedy ja miałam taki szwankuje na emocje, na pamięć, Alzheimer, demencja, takie symptomy. Skoro sobie wszystkie informacje, które ja wiem dzisiaj, to było lepsze dla mnie i na bardzo dużo od mojej żyć. To było żyć bez eksema. Bez astma, bez ból głowy, bez inne objawy i tak dalej, ale żyć dla mnie to jest szkoła i to nie jest ten szkoła, którą ja byłam, kiedy byłam młoda. Żyć jest prawdziwa szkoła. Prewencja jest taki prewencja jest tylko i wyłącznie ten metodę. Symptomy stoją na dwór ciała, stoją na dwór myślenia.
to jest prewencja. To znaczy, my nie zbierajmy symptomy. Po symptomy przyjdzie gorsze. Potrzebujemy takie magiczne pigułki. Co oni daje? Mogę daje mniej ból. Dokładnie. Ale to jest tylko taki mały hamulc na ten symptom. Ale to nie zbiera ten symptom od nasze ciała. I później potrzebujemy więcej. Naturalne są też inne, oczywiście są też inne metody. Ale dla mnie najważniejsza rzecz, co leży w mój talerz, to jest pierwsza rzecz. Homeopatia, aromaterapia, suplementacja od to albo od to, bo na czasem suplementacja jest bardzo ważna. Też były czasy, ja zbierałem więcej suplementów, bo mój ciało od ten moment potrzebował więcej pomocy niż tylko jedzenia, bo to jest też, idziemy w wagę na dole, ale też musimy buduj nasze ciało do góry. To znaczy, mniej tłuszcz w środkowy nasze ciała. I to jest tłuszcz, który jest subkutan, to znaczy na dole skóry. Również jest taki tłuszcz, to jest visceral tłuszcz. To jest taki tłuszcz, który nie jest widoczny dla nas, bo są też bardzo czupe ludzie, które wyglądają dobrze, ale mają visceral tłuszcz. Ale to jest temat, ale to jest głęboki temat. Ja nie chcę mówić jeszcze dalej, bo to jest na inny czas. Jeszcze raz, wasze ciała, kiedy masz objawy, symptomy, borelioza, pierwsza rzecz, zobacz, co jest na waszym talerz. Kiedy to są takie rzeczy, które zawierają cukier. I cukier to jest tak, to jest gorsze, to jest najgorszy syf na cały świat, który atakuje nas na każdej stronie. Kiedy twoje zdrowie nie jest bardzo ważne dla ciebie, tak jak chcesz zjeść krucz, dobrze, twój wybór. Dobra, je chleb, je makaron, ciasto i tak dalej, ale później nie płakać. Mam ból tam. I są bardzo duże ludzie, które miał bardzo duże problemy. Oni zmieniał jedzenia na ketogenę i teraz oni zje bez ból, bez problemu. Dobra, tyle na dziś, co wy robicie na tę informację, to leży tylko i wyłącznie na wasze ręce. Ja mówię tylko i wyłącznie od mojego doświadczenia, parę doświadczeń od innych ludzi, bo ja mam kontakt z ludźmi. Ale wasze zdrowie leży w wasze ręce. Ja tylko pokażę małą ilicę. Jeszcze raz pilnujcie, co wy macie na wasze talerz. Pa, do następnego.